Witajcie! Tak jak zapowiadałem w unboxingu sprzed 2 tygodni, przyszedł czas na parę słów na temat jednego z moich ostatnich nabytków. Wielki powrót do tematyki Transformers Prime, albowiem po latach fani tej serii wreszcie mają dostęp do zupełnie nowej wersji jednej z tych postaci, które zostały bardzo po macoszemu potraktowane przez Hasbro lata temu, gdy Prime było na topie. Już od jakiegoś czasu jedna z firm third party, APC Toys, dostarcza nam figurki oparte na moldach zabawek z Prime, zarówno ze słynnego First Edition, jak i też z serii regularnej. Jak do tej pory były to po prostu figurki lekko przeskalowane, z dodatkowymi akcesoriami i odświeżonym malowaniem. Kto pamięta moją recenzję APC Darkmastera, aka Megatrona, ten wie, o co chodzi. Były to jednak wciąż produkty oparte na już istniejących oryginałach, tymczasem prezentowany dzisiaj przeze mnie model to pierwsza figurka APC Toys nie mająca źródła w żadnym wcześniejszym wydaniu. Jest to całkowicie nowy mold zaprojektowany od zera. Przed wami APC Toys Night Countess, czyli ichniejsza wersja Transformers Prime Arachnid. Sadystyczna, okrutna i nad wyraz skuteczna specjalistka od przesłuchań i wydobywania informacji od jeńców. Taka przemiła pani nie mogła nie opowiedzieć się za czasów wojny na Cybertronie po stronie Decepticonów. Później przestała dbać o przynależność frakcyjną, skupiając się na podróżowaniu po kosmosie i poszukiwaniu rzadkich i ciekawych okazów żywych stworzeń, z których uczyniła swoistą kolekcję. W samym serialu robiła głównie za pobocznego antagonistę, zaś jej debiut fabularny, odcinek pod tytułem Predatory, to stanowczo jeden z najmroczniejszych epizodów Prime. Postać mimo ograniczonego screen time'u zapadła mi w pamięć, stąd na początku chciałem mieć jej figurkę. Problem z tym, że jedyna większa zabawka przedstawiająca Arachnid kompletnie nie spełniała moich oczekiwań. Mocno uproszczona, z większą częścią trybu pojazdu robiącym jej skorupę żółwia ninja na plecach. Nie, to nie było zdecydowanie to. Tak mi się ta figurka kiedyś nie podobała i tak byłem na nią obrażony za to zniszczenie marzeń o idealnym displayu, że umieszczałem ją wówczas na pierwszym miejscu mojej listy najgorszych figurek Transformers. Dzisiaj już bym tak nie powiedział, bo jakkolwiek jest dalej słaba, to do tego czasu na półki trafiło sporo innych, nawet mniej satysfakcjonujących modeli. No ale mniejsza z tym. Dzięki APC Toys fani Prime mogą od teraz zrobić podejście drugie do postaci Arachnid. Jak wspomniałem, figurka nie dzieli z hasbrowym wydaniem ani kawałka formy. To coś całkowicie nowego, coś co możemy odkryć i obcować z nim na świeżo. Tradycyjnie najpierw przyglądamy się trybowi pojazdu, którym jest stylizowany śmigłowiec. W wypadku tej postaci Alt Mode gra nie tylko drugie, ale wręcz i trzecie skrzypce. Arachnid w czasie całej fabuły serialu przetransformowała się, nie pamiętam dokładnie, ale chyba jakieś 2-3 razy, coś koło tego. No tryb śmigłowca zeskanowała na prędce w celu szybkiej ucieczki. Ale Transformer to Transformer, zmienia się w coś powinien. Powiedziałbym, że jest to całkiem okej tryb helikoptera. Jest stylizowany, jak większość pojazdów z Prime. Widać, że trzeba tu było przede wszystkim upchnąć jakoś panele tworzące w trybie robota, takie coś a la spódniczkę, wkomponować jakoś oczywiście nogi, które oczywiście wystają w tyle, tworząc ogon śmigłowca. Muszę pochwalić solidność. Podczas procesu transformacji można odnieść początkowo wrażenie, że całość trzyma się na słowo honoru, ale gdy topniemy ostatnie panele, okazuje się, że latadło bardzo dobrze trzyma się w kupie, nic się nie odpina, nie odhacza i nawet te elementy oczywistej stylizacji nie przeszkadzają, a wręcz przeciwnie, dzięki temu Countess tym lepiej wpasuje się stylistycznie między oficjalne figurki Prime First Edition. Plus, przez to jaki zwarty, solidny jest tryb śmigłowca, aż przyjemnie trzyma się go i obraca w dłoniach. Mamy tu ładnie podmalowany kokpit z podzieloną na kilka fragmentów szybą, fajnie wyglądają te różowe paseczki poniżej, łopaty wirnika zakończone są szpikulcami, no te elementy nie przechodzą przez większą konwersję niż po prostu odpięcie i powyginanie, tak jak się lubi w trybie robota, co zresztą odzwierciedla model animacyjny. Mam tu jednak takie zastrzeżenie, że śmigło zdecydowanie nie radzi sobie w teście łupu. Spytacie się pewnie, czym jest łup. Śpieszę z wyjaśnieniem. Oto przykład dobrego efektu łup. Gładko kręcący się wirnik. Tutaj też perfekcyjny łup. A tutaj, no cóż, no bardzo słabe łup. Wirnik zatrzymuje się po ledwie jednym obrocie. Tak, to jest oczywiście pierdoła, ale jednak uważam, że no, mógłby chodzić ciut bardziej gładko. Do mankamentów dorzuciłbym jeszcze brak jakiegokolwiek podwozia. Nie ma żadnych płusk, których no co prawda nie było także widać w serialu, ale taka konstrukcja sprawia, że postawiony na podłożu śmigłowiec nie będzie wyglądał zbyt dobrze. Tymczasem widok spod spodu jest, cóż, interesujący. Ktoś, kto akurat spojrzy w górę, gdy Arachnid na nim przeleci, może mocno zakwestionować swoją mniejszą lub większą wiedzę na temat awiacji. No siema, co tam? Figurka ma dwie pary portów 3 mm, zgrupowanych blisko siebie po każdej stronie. Teoretycznie dałoby się tam wpiąć jakieś małe brońki do dozbrojenia, ale umieszczenie portów pod kątem sprawia, że ostrzał prowadzilibyśmy co najwyżej na boki. Zamiast tego lepiej jest wykorzystać je jako adaptery pod podstawki, bo w powietrzu śmigłowiec wygląda znacznie, znacznie lepiej. I wykorzystując to nietypowe umieszczenie portów, można go ustawić bardzo dynamicznie, jakby Decepticonka robiła ostre zwroty. Garść porównań. Tak Night Countess prezentuje się między innymi Prime Decepticonami, R.I.D. Soundwave'em i First Edition Starscream'em. Rzekłbym, że pasują do siebie idealnie. Dalej, razem z innymi śmigłowcami z mojej kolekcji, Commander Wars Vortex i Siege Spinister. Nie mogło również zabraknąć porównania z Prime R.I.D. R.C., jako że obie panie miały wspólny wątek w serialu. Teoretycznie lepiej powinna tu pasować First Edition R.C., no ale takowej nie posiadam. No i na koniec jeszcze wspólna fota z Darkmasterem Megatronem, który całkowicie przyćmiewa Countess obszernością i masą.
Do transformacji teoretycznie doradza się odczepić wirnik, jako że siedzi on w porcie 5mm, a łopaty mogą ciut przeszkadzać w trakcie procesu, jednak ja postanowiłem przećwiczyć transformację ze śmigłem na miejscu. Konwersja zaczyna się od odpięcia bocznych paneli, następnie podnosi się te mniejsze tuż pod śmigłem, należy rozdzielić ogon, który już na tym etapie wygląda totalnie jak nogi, odłącza się je od panelu ze śmigłem. Można teraz uwolnić ręce, które złożone tworzą przód i tutaj trzeba liczyć się z tym, że wczepiają się one tak mocno, że próba wyciągnięcia może się skończyć wyskoczeniem ze stawu barkowego. Na szczęście idzie to łatwo poprawić. Dość nieprzyjemnym momentem jest podwinięcie elementu dzioba śmigłowca. Ta część chodzi na bardzo ciasnym stawie i tutaj trzeba użyć trochę siły. Night Countess jest coraz bardziej widoczna wśród tej masy części, ale na razie wygląda jak ofiara straszliwego połamania kręgosłupa. Żeby tak nie było, należy opuścić nogi i dokonać obrotu w stawie pod klatką piersiową, a następnie podkurczyć korpus na zawiasie, żeby go skrócić. Można wyprostować pięty, ogarnąć trochę spódniczkę, obrócić w dół panel z wirnikiem i na koniec odczepić zatrzasków łopaty i wyposować je jakoś w miarę, używając stawów kulkowych u nasady i zwykłych jednosiałych w połowie każdego. Tym samym proces transformacji mamy za sobą. Chciałby się rzec, wow, w porównaniu do wydania Hasbro z 2012 jest to niebo a ziemia. Countess, to znaczy Arachnid, jest bardzo shell accurate, kolorystycznie wszystko tu super gra ze sobą, niemal 100% czarny śmigłowiec skrywał wewnątrz fioletowe i żółte detale, które w trybie robota mocno się wizualnie wybijają. No i sylwetka jest tip top. Jest oczywiście mały plecaczek, ale to nic w porównaniu z połową śmigłowca na plecach. Pierwsze wrażenie super, ale kiedy bierze się już tę figurkę w dłoń, troszeczkę jednak tego czaru pryska. Jest ona lekka i zwyczajnie czuć bardziej niż w trybie pojazdu, że użyty tutaj plastik jest jednak ciut gorszej jakości niż ten w retailowych fixach. W wypadku Dark Mastera aż tak tego nie czułem, może przez jego większą masę. Tutaj ta pewna taniość niestety jest wyczuwalna. To oczywiście dalej nie jest w żadnym wypadku poziom jakiejś azbestowej podróby, no ale obcując z Countess trzeba być na to odczucie przygotowanym. Głowa wyszła pięknie, nie powiem, zawsze podobał mi się ten stylistyczny zamysł, żeby czerp Arachnid przypominał nieco facjatę i nakrycie głowy disneyowskiej Maleficent, wszystko przez te krzywe rogi. Wygląda to świetnie i bardzo licuję okrutnej Decepticonce. Twarz i detale wokół niej zostały ślicznie pomalowane, pięknie podkreślono fioletowe optyki i usta. Co prawda odnoszę wrażenie, że gdyby tak zarówno oczy i usta troszeczkę zwęzić, to efekt byłby nawet jeszcze lepszy, bo twarz wyglądałaby wtedy bardziej złowrogo. Ale tak jak jest i tak jest super. Główkę osadzono na daleko wysuniętym stawie kulkowym, dzięki czemu ma ona fantastyczny zakres ruchu, w tym bardzo dalekie spojrzenie w górę, co będzie mieć znaczenie w trybie pajęczym. Ciało prezentuje się równie dobrze, nie zapomniano podkreślić kilku szczegółów, jak mini światełka na miednicy. Kiecka trochę poszerza jej biodra, więc jak ktoś nie chce, żeby wyglądała aż tak klepsydrowato, to można te połówki przesunąć do tyłu. Między innymi na tych elementach, dokładnie pod spodem, no widać trochę tego taniego wykonania. Taka chropowata powierzchnia, prawie jak z jakiegoś taniego knock-offa. No na szczęście da się to ukryć przed wzrokiem, żeby nie drażniło. Brakuje mi też trochę jakiejś możliwości przypięcia odnóży z pleców, żeby nie musiały się majtać na tym helikopterowym obrocie. No ale dzięki kulkom u podstawy każdego z nich da się chociaż jakoś tak nimi pomanipulować albo wypiąć całkowicie, jakby ktoś chciał. Ramiona, no są trochę ograniczone, bo przytroczono do nich całą masę paneli. Niby mamy tu stawy kulkowe w barkach, łokciach i nadgarstkach oraz jeszcze dodatkowe zawiasowe zgięcie w łokciu, bardziej z transformacji, ale w praktyce ciężko jest tymi łapkami coś dynamicznego zrobić. Coś tam na boki niby idą, ale w innej konfiguracji już będą blokowane. Można to trochę poprawić, odginając małe panele przy wirniku, to zapewni nieco więcej miejsca z tyłu. Łokietek dzięki dwóm stawom ma spory zakres ruchu, oczywiście kulkę da się też wykorzystać jako staw obrotowy. Dłonie również są ruchome, są na maleńkich kuleczkach, ale odradzam jakoś szersze manipulowanie nimi, ponieważ są to ciasne stawy. Słyszałem o przypadkach, że ludzie zwyczajnie te łapki ukręcali, ustawiając figurkę, więc no lepiej moim zdaniem nie ryzykować, zwłaszcza że Arachnid w tych łapkach i tak nic nie trzyma. I uwaga na ostro zakończone palce, można się nimi podrapać. Nie, ten plaster na kciuku to nie od tego, spokojnie. Nie ma żadnego obrotu w pasie, ale można użyć stawu z transformacji, tego w klacie. W nogach mamy stawy kulkowe, bez szpagatu, brak też obrotu w udzie, w kolanku niemal równe 90 stopni i nic w stopach poza ustawialnymi piętami. Tak, to nie jest figurka post-siege'owa z potężnym zawiasem w kostce. Swoją drogą kolejny fajny zamysł stylistyczny, stopy przypominające końce owadzich odnóży. Nice. Poza świetnym stawem w szyi figurka odznacza się raczej przeciętną pozowalnością. Niby są te najbardziej oczywiste stawy, ale ograniczone na tyle, że dużo dynamiki się z tej pajęczycy nie wykrzesa. Ale to też zbliżają trochę do niektórych figurek Prime First Edition, które też super hiper pozowalne nie były. W ogóle technicznie ta figurka to taki powrót do 2012 roku i tamtej inżynierii, co z jednej strony sprawia, że czegoś to jednak brakuje, ale z drugiej strony nie będzie wyglądała dziwnie w otoczeniu innych fixów z epoki.
Jest jeden myk, który sprawia, że wizualnie zrobi się tu zaraz ciekawiej. W serialu Arachnid potrafiła dokonać takiej półtransformacji, redukującej jej nogi i wysuwającej długie odnóża z pleców. I w zasadzie z tego pańczego trybu używała znacznie więcej niż prawilnego trybu pojazdu. I Night Countess może to ustawienie odtworzyć. W tym celu należy skrócić nogi, podwijając je na zawiasach tuż pod kolanami i ponownie je złączyć oraz przesunąć panele spódnicy, które w tej konfiguracji w nic się nie wczepiają, po prostu muszą być ułożone tak w miarę blisko siebie. Formuje się taki jakby odwłok. No i teraz wystarczy odpiąć wirnik i w jego miejscu przymocować odnóża właściwe. Są to osobne elementy, a zatem buu, parts forming. No tak, owszem, ale raczej nie wyobrażam sobie, jak można by je inkorporować w projekt tak, żeby nigdzie nie wystawały w trybie pojazdu. No nie ta skala na pewno, więc lepiej już uczynić je po prostu akcesoriami i używać kiedy się chce. Są to długie i cienkie odnóża, można je rozłożyć na boki u samej podstawy, co jest oczywiście wskazane. Poza tym każde ma po dwa stawy zawiasowe. Generalnie wyglądają jak te z modelu animacyjnego, pokoszono się nawet o cienką aplikację farby na każdym z nich w formie takiej długiej linii. Wygląda to spoko, instaluje się w portach 3 mm na plecach i trzeba się z tym odrobinę pomęczyć za pierwszym razem, póki porty się trochę nie wyrobią. Chwila z ustawianiem odnóży, no i mamy tryb pajęczycy. Wygląda to wcale cool, może nie idealnie tak jak w serialu, bo tam z tego co pamiętam odnóża sięgały nieco wyżej nad plecami, ale i tak efekt jest spoko. Właśnie w ten sposób chciałbym prezentować Arachnid, a czego wersja Hasbro została całkowicie pozbawiona. Cóż, nie ta klasa rozmiarowa, nie ten budżet, żeby pozwolić na to, dlatego fajnie, że tym razem była taka możliwość. Jak wspomniałem, odnóża to cienkie paski plastiku, więc ustawiając na nich Arachnid, warto uważać jak się na nich opiera, żeby się nie wyginały, ani tym bardziej nie połamały przypadkiem. Utrzymują one co prawda figurkę nad ziemią, ale lepiej, żeby nie działały na nie jakieś dodatkowe naprężenia. Jakkolwiek podoba mi się taki widok, to trudno mi nie pomyśleć, że mogłyby być nieco bardziej mobilne, gdyby miały na dole stawy kulkowe. No bo tak to można je rozstawić tylko na boki, a fajnie by było je też na przykład podnosić, opuszczać. No co prawda te dwa dodatkowe stawy dają jakąś tam mobilność, ale do idealnego działania tego ustrojstwa trochę brakuje. Tup, no tak. Przy manipulowaniu ustawieniem odnóży bywa, że potrafią wytentygować się z portu. Niemniej jest to stanowczo moja ulubiona opcja prezentacji Night Countess. Wygląda tu złowieszczo, a dzięki fantastycznemu stawowi w szyi można pochylić jej ciało zupełnie jak w serialowym Prime, gdy ruszała do ataku. No i odpowiednio opuszczając i podnosząc określony dziab-dziaby, da się całkiem naturalnie imitować pajęczy chód. Nie chcielibyśmy się natknąć na nią w ciemnym lesie, jak Jackie RC w serialu. Oczywiście odnóża można też stosować w trybie dwunożnym, wówczas mamy silny vibe Doktora Octopusa. Zawsze mi się podobały podobne motywy takich dodatkowych ramion. Creepy. Wykorzystując podstawki, identycznie jak w trybie śmigłowca, możemy wykrzesać z Night Countess no naprawdę fajną dynamikę. Wykombinowałem nawet takie ustawienie na a la pajęczy tron. Co prawda niekanoniczne, bo nigdy tak tych odnóży nie używała, ale i tak mi się podoba, a grzechem byłoby się nie podzielić. Jeszcze raz porównania. Countess jest dość wysoka, przewyższa głowę First Edition Stara, który był chyba najwyższym deluxem z Prime. Także skala w trybie robota jest taka no pół na pół, zwłaszcza z Soundwave'em. Pewnie wersja APC milczącego Kona pasowałaby tutaj lepiej. Dalej w otoczeniu innych helikopterków. Z RC znowu jest o niej znacznie wyższa. No i razem z Darkmasterem tutaj ta skala działa zdecydowanie lepiej. Night Countess to ciekawy produkt. Z pewnością stanowi wypełnienie pewnej luki, która od lat doskwierała ludziom w kolekcjach Transformers Prime i jest znacznie lepszym wyborem od 10-letniego produktu Hasbro. Nie da się jednak ukryć, że trochę jej brakuje do takiego perfekcyjnego wykończenia. Da się przeżyć ograniczoną pozowalność, ale ta ogólna taniość materiału, z którego ją wykonano, sprawia, że można się zastanawiać, czy te około 50 dolców, które za nią wołają we wszystkich sklepach internetowych z figurkami, to aby na pewno odpowiednia inwestycja. Niemniej sam poziom wykończenia podmalowania detali no jest w porządku. Transformacja również przebiega bez większych problemów, a pajęczyca wyeksponowana z innymi Transformerami z Prime wygląda świetnie. Myślę, że jest to figurka w sam raz do polecenia fanom Transformers Prime, którzy stracili już dawno nadzieję na przyzwoitą Arachnid, za to ci, którzy się tą serią nie jarają, nie przepadają za nią, mogą ją sobie spokojnie odpuścić. Ta perfekcyjna, najperfekcyjniejsza Arachnid jeszcze się nie narodziła, ale Night Countess jest do niej zdecydowanie najbliżej. Zobaczymy, jak ta figurka będzie się starzeć, no oraz no, ciekawie, czy APC Toys wypuści jeszcze jakieś całkowicie oryginalne modele. A jeśli tak, to jak będą się prezentowały i czy poprawią to, co jest do poprawienia tutaj. Zobaczymy. A póki co, mówię wam cześć, zachęcam jak zwykle do komentowania filmu, wpadania na Insta i Discord, i do usłyszenia.